Filharmonia Juniora online. Cześć, kochane dzieciaki. Zapraszam Was na wyjątkowy odcinek Filharmonii Juniora. Dziś pokażemy Wam, jak pięknie i ciekawie muzyka może zilustrować otaczający nas świat. Zobaczycie i usłyszycie, jak dźwięki poszczególnych instrumentów potrafią naśladować na przykład odgłosy przyrody. Pomogą nam w tym instrumenty, które już znacie i na których grają muzycy naszej orkiestry, czyli skrzypce, altówka czy fagot. Będziecie mieli też okazję poznać wiele ciekawych i magicznie brzmiących instrumentów perkusyjnych. Z pewnością wiele dźwięków, które usłyszycie, zadziwi Was i zaskoczy. Posłuchajcie więc historii o pewnym niezwykłym lesie i jego mieszkańcach, którzy bez przerwy robili sobie dźwiękowe psikusy. Cud świętego Walentego. Oto historia, jakiej nie znacie. Sobie lasek, raczej malutki, lecz nie był wcale jak inne lasy, miły, spokojny ani cichutki. Jego mieszkańcy bowiem bez przerwy o każdej porze dnia oraz nocy działali sobie wzajem na nerwy i w kółko darli ze sobą koty. Ptaki stworzyły bandę krzykaczy. Która wrzeszczała co dzień o świcie, budząc każdego, kto spać chciał jeszcze, bawiąc się przy tym wprost znakomicie. Jelenie zresztą nie były gorsze i wciąż ryczały jak opętane. Młodszy tenorem, jak Pavarotti, starszy zaś basem, tubalnym nader. Wilki stworzyły własną kapelę, wyjąc piosenki pełne zgryzoty. Czy świecił księżyc, czy grzało słońce, wyły, choć każdy wycia miał dosyć. Lisy po krzakach na puszkach grały, których ktoś sprzątnąć zapomniał znowu. Wiewiórki na złość ciągle piszczały, aż uszy więdły zaspanym sowom. Te więc miast huczeć, hu, hu. Jak zwykle, dźwięk wydawały dziwny nie sowi. No a dzięcioły aż wstyd powtarzać, co wygrywały ich długie dzioby. Sarny rzęsami trzepocząc srodze robiły wicher, aż drzewa drżały. To codziennie na dach mrowiska sosnowe szyszki stuk-puk
padały. Mrówki ze złości tupały głośno. Dzikom humory psując skutecznie. Wszyscy wciąż wszystkim w czymś przeszkadzali. Zamiast żyć w zgodzie, miło i grzecznie, aż dnia pewnego święty Walenty przez lasek tenże spacerkiem ruszył. Jakimś cudem, jakim, nikt nie wie, grania na nerwach wszystkich oduczył. Od tamtej pory w pięknej harmonii zwierzyna w lasku żyje bez złości, śpiewając jednym i zgodnym chórem leśne piosenki pełne miłości. Leśne piosenki pełne miłości. Na pewno jesteście ciekawi, jak nazywają się instrumenty, które wykorzystaliśmy do ilustracji muzycznej bajki Cud świętego Walentego. Te instrumenty nie są wykorzystywane w każdym koncercie muzyki klasycznej. Występują przede wszystkim w muzyce współczesnej i w muzyce filmowej. Zaraz Wam pokażę, jak brzmią te instrumenty i powiem, jak się nazywają. Kabasa, metalowe koraliki nawinięte na metalową szpulkę. Tu jest taka rączka, która pozwala nam trzymać instrument. Dźwięk wydobywamy przez pocieranie tymi kuleczkami o tą metalową szpulkę. Marakasy, takie okrągłe pudło rezonansowe, w którym znajdują się kuleczki. Do tego jest również rączka, dzięki której możemy łatwo trzymać instrument, a dźwięk wydobywamy przez potrząsanie instrumentem. Na pewno macie w domu taki instrument. Zachęcam Was do wspólnego grania. Vibraslap, metalowy pręt wygięty w taki kształt, pudło rezonansowe, czyli miejsce, gdzie wydobywa się dźwięk, znajduje się tutaj, jest w takim kształcie, a dźwięk wydobywamy przez uderzenie tej kuli. Flexaton, instrument, który składa się z metalowej podstawy, prętu wygiętego w taki sposób, dzięki któremu możemy trzymać instrument. Przymocowana jest do tego sprężysta blaszka, a do niej przymocowane są dwie kuleczki na takich pręcikach. A dźwięk wydobywamy w ten sposób. Gwizdek glissando przypomina trochę flet, ale nie ma dziurek. Za to ma taką metalową końcówkę, a z tej końcówki wyciągany taki pręcik na końcu zakończony kuleczką, żeby łatwiej nam było przesuwać pręt i dzięki temu możemy wydłużać lub skracać powietrze i wydobywać przeróżne dźwięki. Posłuchajcie. I kolejny bardzo ciekawy instrument perkusyjny to raganella. Zbudowany jest z metalu i z drewna. Tutaj znajduje się taka turbinka. Od tej górnej części odchodzą dwie drewniane listewki. A tutaj mamy takie pokrętło
i jak zaczynamy kręcić, wydobywa się bardzo terkoczący i głośny dźwięk. Żeby wydobyć dźwięk. Trójkąt, metalowy pręt wygięty w kształcie trójkąta i stąd też nazwa instrumentu. Dźwięk wydobywamy metalową pałeczką, uderzając w jeden z boków trójkąta. Ptaszek wodny, kształt ptaszka. Żeby wydobyć z niego dźwięk, należy nalać do środka wody i dmuchać tą część tego instrumentu, czyli w ogonek. I kolejny instrument perkusyjny nazywa się multiton. Składa się z takich drewnianych sztabek przyklejonych do okrągłej podstawy i do tego przymocowana jest rączka, żeby łatwo było ten instrument trzymać. Dźwięk wydobywamy pałeczką, kręcąc po okręgu albo uderzając w każdą sztabkę osobno. Pomyślelibyście, że taki duży kawałek blachy może być instrumentem? Tak, może być. To instrument perkusyjny. Dźwięk wydobywa się uderzając w płaszczyznę blachy, która wpada w rezonans i wydobywa się taki głośny, burzliwy dźwięk. Jeden z większych instrumentów perkusyjnych, tam-tam. Dźwięk wydobywamy taką dużą pałką, uderzając w powierzchnię instrumentu. I kolejny instrument perkusyjny, bardzo miły dla ucha. Czasami można spotkać gdzieś na balkonach albo w ogrodach, wiszące na drzewach. Ten instrument nazywa się dzwonki wietrzne. Umieszczone na drewnianej listwie rurki metalowe wydają taki dźwięk. Mamy też dzwonki wietrzne szklane. Troszeczkę delikatniejszy dźwięk. Takie czerwone pudełko nazywa się woodblock. To też instrument perkusyjny. Dźwięk wydobywamy pałeczką, uderzając w górną część pudła.